Cześć, tu Frywolny. Nagrywam dla Ciebie kolejne wideo. Przygotowałem dla Ciebie coś niesamowitego. Nagranie szybkiej randki z dziewczyną poznaną na ulicy. Pokażę Ci, jak krok po kroku zabrać dziewczynę z ulicy, z centrum handlowego na kawę, na szybką randkę. Bez brania numeru telefonu. Dlaczego jest to dobre? No jest to dobre choćby dlatego, że dziewczyna wtedy jest Tobą dużo bardziej zainteresowana. Będzie Ci o wiele bardziej ufać. I dużo łatwiej możesz umówić kolejne spotkanie z dziewczyną. Branie numerów to jest tak naprawdę loteria. Pewnie nieraz zdarzyło Ci się, że wziąłeś numer od dziewczyny na ulicy czy w klubie, a ona potem nie odbierała. Często to jest wynikiem tego, że nie potrafiłeś pogłębić jej zainteresowania. Natomiast ja tutaj Ci pokażę naprawdę niezwykłą metodę na to, jak Ty możesz zabrać dziewczynę od razu z ulicy, jak możesz wytworzyć w niej to emocjonalne zainteresowanie po to właśnie, żeby ta randka Ci wyszła i po to, żeby ona sama chciała spotkać się z Tobą kolejny raz. I zobaczyłem, że tak Ci się te nogi na brązowo świecą, to myślałem, że się przedstawię. Cześć. Krzysiek. Malwina. Myślałem, że jak podejdę, to mi jakimś pomidorem rzucisz i tak dalej. Nie wiedziałem, jaka będzie reakcja. Bardzo często rzucam tymi pomidorami, no ale kurczę... No nie wygląda, żebyś miała pomidory w torebce. Nie? Chyba, że masz coś tam ukrytego. Słuchaj, niestety mam tylko piwo w torebce. Proszę? Nie zdarza Ci się, że faceci podchodzą na ulicy? Nie. Powiedz mi, skąd Ty czerpiesz tą odwagę? Ale myślę, że ten materiał bardzo Ci się przyda, ponieważ naprawdę poświęciłem masę czasu, żeby nagrać taką randkę. Wierz mi, że nie jest to łatwe, bo podchodziłem do wielu kobiet. Niektóre widziały kamerę, niektóre nie chciały się zatrzymać, niektóre się spieszyły. Więc tak czy siak, wydaje mi się, że ten materiał przyniesie Ci naprawdę sporą wartość i sprawi, że Twoje kontakty z kobietami ulegną zmianie. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ jeśli nauczysz się, jak zabierać dziewczyny na szybkie randki, to będziesz miał praktycznie 100% pewności, że dziewczyna po takiej randce umówi się z Tobą kolejny raz, pod warunkiem, że wszystko zrobisz ok. Widzisz, wiele facetów bierze numery telefonów, ale nie zwraca uwagi na to, że to jest tylko numer, tak? Nie wytwarzasz zainteresowania, porozmawiajesz z nią 5 minut na ulicy. Natomiast jak zabierzesz dziewczynę na szybką randkę, wytworzysz tam zainteresowanie, wprowadzisz jakąś seksualność, no to zobaczysz, że dziewczyna będzie się chciała z Tobą spotkać kolejny raz. Często nawet Ci będzie wysyłała SMS-y, że coś takiego jej się nie zdarzyło. Także powinieneś zobaczyć tą moją metodę na szybkie randki koniecznie. Inaczej możesz mieć problemy, inaczej możesz brać numery telefonów, możesz się wkurzać, dziewczyny nie będą Ci odpisywały. No właśnie poprzez to, że będziesz dla nich nową osobą i nie wytworzysz tego zaufania i pogłębionego zainteresowania. Jeśli chodzi o szybkie randki na ulicy, to bardzo ważny jest moment podejścia. Przede wszystkim powinieneś skupić się na dziewczynach, które idą powoli, rozglądają się. Wtedy widzisz, że taka kobieta ma czas. Jak podejdziesz do dziewczyny, która idzie szybko, spieszy się na autobus, no to siłą rzeczy możesz wszystko zrobić idealnie. Możesz podejść do kobiety w perfekcyjny sposób, patrząc jej w oczy z uśmiechem, a ona i tak nie pójdzie na taką randkę z Tobą. I nie pójdzie nie dlatego, że po prostu jej się nie podobasz, czy nawet coś zrobiłeś źle, ale po prostu dlatego, że się spieszy. Więc zwróć uwagę na energię dziewczyny. Jeśli ona idzie powoli, rozgląda się, szuka butów, zatrzymuje się w sklepach, widać, że ma czas. To jest dobra dziewczyna na to, żeby sprowadzić z nią takiej szybkiej, błyskawicznej randki w ciągu dnia. Jeśli natomiast dziewczyna się spieszy, widzisz, że idzie szybkim krokiem, praktycznie biegnie, no to już takie podejście będzie miało prawdopodobnie dużo mniejszą skuteczność. Co jest najważniejsze przy podejściu do dziewczyny, żeby ją oczarować, żeby poszła z Tobą naszą szybką randkę? Moim zdaniem przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyś patrzył jej prosto w oczy i Twój uśmiech. To często potrafi zdziałać cuda. Jeśli patrzysz dziewczynie prosto w oczy, od oka do oka, na usta, uśmiechasz się, hipnotyzujesz ją wzrokiem, dodatkowo na początku, jak wrzucasz jakiś emocjonalny tekst, no to ona stoi i zaczyna się śmiać, tak? Więc początek masz wtedy dobry. Natomiast jak będziesz zaczynał te rozmowy z dziewczynami na ulicy, patrząc gdzieś sobie na buty, tak? Rozglądając się wokoło, nie patrząc dziewczynie w oczy, nie koncentrując jej uwagi na sobie w emocjonalny sposób, no to oczywiście dużo dziewczyn będzie reagowało niechętnie, będzie uciekało, tak? Więc to jest bardzo istotne. Również bardzo ważne jest to, żeby na takiej szybkiej randce z dziewczyną na ulicy podbijać co chwilę emocje, tak? Załóżmy co 3 minuty wrzucać jakiś emocjonalny kontekst rozmowy po to, żeby utrzymywać to jej zainteresowanie na wysokim poziomie. Jeśli tego nie zrobisz, to niestety efekt może być taki, że podejdziesz, porozmawiasz z nią 5 minut, ona będzie szła z Tobą na kawę czy tam na piwo i nagle Ci powie, że już musi iść, tak? Dlatego ja Ci tu pokażę całe nagranie, jak to zrobić od początku do końca w super skuteczny sposób.
Miałem takich randek w życiu naprawdę dużo, więc wiem, o czym mówię. Zobaczysz to wszystko na nagraniu, które z pewnością, jestem przekonany, samo będzie mówiło za siebie, bo sposób, w jaki wytworzyłem zainteresowanie z dziewczyną na tym nagraniu, jest naprawdę prosty, łatwy i skuteczny. I myślę, że również ty będziesz to w stanie wykorzystać do swoich relacji z kobietami. To, co dają ci szybkie randki z dziewczynami z ulicy, takie zaraz zabranie dziewczyny na piwo, na kawę, na drinka po podejściu, to jest to, że dzięki temu, tak jak mówię, dziewczyny są często dużo bardziej zainteresowane. Zobacz, większość facetów podchodzi do dziewczyn, bierze numer, ucieka, tak? 5 minut rozmowy. I wtedy w oczach kobiety to wygląda po prostu słabo. Nie zrobiłeś z nią nic konkretnego. No masz ten numer, ona może odpisać, albo może nie odpisać. Natomiast jak zabrałeś ją na kawę, zbudowałeś tam dotyk, a już doprowadziłeś do pocałunku nawet po pół godziny rozmowy, no to już jesteś faworytem tej dziewczyny w konkursie do jej serca, tak? Ponieważ ona czegoś takiego jeszcze nie przeżyła. Jakbyś była atrakcyjną kobietą, to jakiego faceta byś wybrał? Wybrałbyś faceta, który podchodzi do ciebie, bierze numer i spieprza? Czy wybrałbyś faceta, który zabrał cię na szaloną randkę w ciągu dnia? Myślę, że ta druga opcja, gdybyś był kobietą, byłaby dla ciebie o wiele bardziej ciekawa. Na czym się jeszcze powinieneś skupić, zabierając dziewczyny na szybkie randki w ciągu dnia? Jak to w ogóle zacząć robić, tak? Powiem ci tak, ja tutaj nie opowiem mojego pełnego sposobu, tak, bo zajęłoby to zbyt dużo czasu. Powiem ci pokrótce, że musisz być bardzo bezpośredni i musisz pokazywać dużą pewność siebie. Jeśli tego ci zabraknie, to może się okazać tak, że podejdziesz do dziewczyny, porozmawiasz z nią 2 minuty, będziesz się zastanawiał, czy ją zaprosić na hamburgera, czy na piwo i ona zwątpi, sobie pójdzie, dlatego że nie będziesz potrafił ją poprowadzić. Ej, a co teraz robisz w ogóle? Teraz? No w sumie mówiłam ci, że idę do galerii, no ale... A coś proponujesz? No pewnie, że proponuję. Chodźmy gdzieś usiąść na jakąś kawę, albo nie, kawę już w sumie dzisiaj piłem. To na coś innego, na jakąś herbatkę. Dobra. Więc pokazuj bezpośredniość i pewność siebie. Ja często zabierałem dziewczyny nawet w taki sposób, że podchodziłem do nich na ulicy i mówiłem, chodź na piwo. I one stawały i się śmiały. I mówiły, dobry tekst. I szły ze mną na piwo. Dlatego, że wywoływałem to emocjonalne zainteresowanie, że pokazywałem, że jestem ponad nią, tak? Pokazywałem bezpośredniość i cechy atrakcyjnego faceta. Natomiast ja często widzę na moich szkoleniach, że wiele facetów się pulta, podchodzi do dziewczyny, boi się jej zaproponować tą szybką randkę. No i też ta dziewczyna nie wie, o co mu chodzi, po chwili traci zainteresowanie. Więc tak jak mówię, pewność siebie, pewny siebie emocjonalny kontakt wzrokowy na początku, sposób patrzenia na dziewczynę, emocjonalny tekst, to jest podstawa. A także to, żeby tą dziewczynę odpowiednio poprowadzić na tej szybkiej randce. To, żeby właśnie ukierunkować tą randkę w taki sposób, żeby ona faktycznie poszła i usiadła z tobą na tym piwie czy na drinku. I powiem ci, jaki jest problem. Problem jest taki, że często idziesz z dziewczyną na tego drinka, kiedy zabierasz ją z ulicy i ona się rozmyśla po chwili, tak? Ona się rozmyśla, ponieważ brakuje emocji w rozmowie. Brakuje tego, żeby ona poczuła, że faktycznie chce iść z tobą na tą kawę. Tak wielokrotnie mówiłem, kobiety to nie są faceci. Możesz powiedzieć kobiecie, chodźmy na piwo, ale ona musi poczuć też emocje, żeby poszła z tobą na to piwo. Jeśli tych emocji nie poczuje, no to po chwili będziesz miał duży problem. Ona ci powie, że nie ma czasu, że jednak spieszy się do pracy, albo że musi się spotkać z koleżanką. Powód tutaj już może być czysto logiczny, także polecam ci to, bo czegoś takiego jeszcze nie nagrywałem, nie pokazywałem. A jeśli teraz nie masz dziewczyny, albo chcesz poznać dziewczynę na dłużej, czy nawet jakąś kochankę, to wydaje mi się, że to jest najprostszy sposób, od którego powinieneś zacząć. Podejścia na ulicy i zabieranie dziewczyn na szybkie randki, spontanicznie, od razu z ulicy. Uwierz mi, że coś takiego naprawdę łamie schemat dziewczynom. One są totalnie rozwalone, no a potem reagują tak, że sam będziesz w szoku.